Cześć, jestem Sarge i witam Was w drugim odcinku serii Zagrajmy w Far Cry 4. Rozpoczynamy dokładnie tu, gdzie skończyliśmy poprzednio. I zanim ruszymy dalej, bo pamiętacie zapewne, że musimy dostać się tam do dzwonnicy, to jeszcze tutaj chciałem zerknąć, bo mamy jakąś znajdźkę oznaczoną diamentem. Jest to prawdopodobnie jakaś skrzynia. Zresztą zobaczymy, cóż to takiego. Widzę, że możemy zanurkować. I proszę, tutaj po pierwsze jest jeszcze apteczka i otwieramy szybko skrzynię. Dobra, tu jeszcze możemy zabrać, ale to wymienić ewentualnie, tak? Karabin na pistolet, to tego nie chcę, bo jednak pozostanę przy karabinie w takim razie. No i co, możemy ruszać dalej. Tu jest jeszcze X-em oznaczona jakaś znajdźka, ale ona jest na górze, więc do niej się w tym momencie nie dostanę. A więc ruszajmy dalej. Ostatnio udało nam się wykorzystać przynętę do tego, żeby pokonać przeciwników. Zwabiłem tam niedźwiedzia. I jest to nowość w stosunku do Far Cry 3, bo nie było takiej opcji w poprzedniej części, więc fajnie, że twórcy starają się chociaż trochę modyfikować tą rozgrywkę względem poprzedniczki. Ona oczywiście jest naprawdę świetna i tak dalej. Ale każda nowość jest absolutnie w cenie zawsze. Tutaj mamy kolejną skrzynię. Okej, a tak wręcz, żeby rozbijać przedmioty. Wzięliśmy sobie kamizelkę kuloodporną i teraz nad zielonym paskiem w lewym dolnym rogu ekranu pojawił się jeszcze taki biały, który pokazuje właśnie stan naszej zbroi. Dobra, zabrałem sobie energię, znaczy różne rzeczy. Mamy jeszcze noże do rzucania. One się mogą również przydać. Przytrzymaj L1 i wybierz noże do rzucania. Rzucaj nimi za pomocą R1. Jasne. Tutaj jeszcze jakiś karabin. A to zabieramy wtedy amunicję po prostu. Dobra, po tej stronie raczej nic nie ma. No, ale tutaj trzeba uważać, bo mamy oczywiście kolejnych przeciwników. I tu już będzie trochę trudniej. Bo to jest takie miejsce, gdzie jednak jest ich więcej niż dotychczas, jak mieliśmy okazję z nimi walczyć. No i dobra, tradycyjnie postarajmy się podejść do tego rozsądnie. Tutaj informacja, że możemy oznaczać wrogów za pomocą aparatu fotograficznego. To już ja wiedziałem wcześniej z Far Cry 3. Starałem się to wykorzystywać. Dobra, tutaj na górze mamy gościa. Ja spróbuję go zdjąć po cichu. Weźmy te noże do rzucania. Wypróbujemy sobie je. Okej. I rozumiem, że wystarczy teraz rzucić. W ten sposób. Ładnie, strzał w głowę. No i co, teraz na górę. Tamci nie powinni mnie zauważyć. Okej. Od tego możemy oczywiście zabrać jakieś przedmioty. Pięknie. I teraz tak. Tutaj jeszcze jednego gościa nie oznaczyłem. Warto to zawsze zrobić, żeby wiedzieć, kogo zaatakować. Mamy jeszcze przynętę, więc nie wiem, czy jej nie użyć. Tam też mamy też również klatkę, w którą możemy strzelić. I wówczas zwierzę się wydobędzie, ale... Ale teoretycznie wtedy mogą mnie usłyszeć. Dobra, weźmy przynętę. I rzućmy nią tam daleko. Proszę bardzo. Okej. Coś mi się wydaje, że ta zwierzyna i tak się z tej klatki wydostanie. Czy nie? Czy jednak co innego? Czekamy. O, proszę. Niedźwiedź się znowu pojawił. Nasz stary, dobry znajomy. To bardzo dobrze. I popatrzmy tylko, jak sobie tutaj radzi. Bardzo ładnie. I patrzcie, nawet nie musimy do nikogo strzelać, bo tutaj pięknie możemy ich załatwić. Aczkolwiek tamtego gościa to ja załatwię może. Chciałem go trafić w głowę, ale nie wyszło. Skubany, no, ucieka jeszcze. Dobra, załatwiony. Tamci jeszcze żyją? Jeszcze jeden przeżył. Załatwili tego niedźwiedzia. A, i tu jeszcze jeden przeszedł. Widzicie, można było jeszcze odczekać, aż niedźwiedź sobie poradzi, chociaż w sumie no to on już zginął. Ale ewentualnie mogą jeszcze drugą zwierzynę wydostać z tamtej klatki. Dobra, niech on się kurde wychyli. O stary, nie zamierzasz się pokazać, co? Ja może zejdę do niego i sam kurde go załatwię tutaj. Chodź tu.
Zgiń. Dobra. Teraz przeszukać tradycyjnie. No i uwaga właśnie na te drapieżniki tutaj. Może być problem. Nie chcemy przecież sami zginąć. Dobra, i tutaj tak. Tutaj właśnie mamy zwierzę. Ja chyba go załatwię. Proszę bardzo, zbierzemy w ten sposób jakąś skórę. Opraw zwierzę. Skóra śnieżnej pantery. No i bardzo dobrze. I rzeczywiście, widzieliście sami, że jednak ten niedźwiedź oczywiście zaatakował. Jednego zabił, może nawet dwóch. Ale już w starciu z taką grupą wrogów sobie nie poradził. I go załatwili. Tutaj jeszcze przeszukajmy tego. Jest to oczywiście opcjonalne, ale szczególnie na początku warto ich przeszukiwać, bo po prostu nie mamy za wiele przedmiotów w początkowej fazie gry. Tu jest jeszcze kolejna skrzynka i jeszcze jedna gdzieś po tej stronie. Tu wejdziemy na górę. Dobra. Eksploracja to też jest coś, co bardzo lubiłem w tej grze. Mówię tutaj oczywiście o Far Cry 3. I widzę, że tak samo będzie premiowane to w tej części. Możemy rzucać granatami też. Okej. Tylko czy będziemy to chcieli już teraz wykorzystać? Pytanie, czy tutaj ktoś się nie kryje. Na pewno mamy jeszcze jedną skrzynię. Gdzieś tutaj na dole. Dobra, w tej wodzie. Spróbujmy zanurkować. I rzeczywiście... Oho, plecak jest już prawie pełny. Też trzeba o tym pamiętać, że oczywiście nie możemy w nieskończoność zbierać tych różnych przedmiotów. No ale z czasem też jak będziemy zbierać określone skóry, to będziemy mogli również plecak sobie powiększyć. Audrey, my boy, are you busy? You don't mind me calling, do you? Fantastic. You really are an excellent listener. Look, no hard feelings about the crab rangoon. I know it's not to everyone's taste. But you'll be pleased to know I had the chef executed for his incompetence. Those of his family we killed. Regardless, next time I can promise you a better spread. That's the last time I'm kidnapping a fucking TV celebrity chef. Kurde, a więc Pagan Min się do nas odezwał. W ogóle taka ciekawostka, którą mi napisaliście, że na początku gry, kiedy Pagan Min nas opuszcza i nakazuje nam poczekać, to jest opcja, żeby odkryć takie alternatywne zakończenie. Można grę tak naprawdę skończyć po 15 minutach. Wystarczy wtedy poczekać faktycznie na Pagana i wówczas właśnie uaktywni się jakaś scenka, która zakończy grę. Ja wam może pokażę to w jakimś bonusowym odcinku, bo sam jestem ciekaw, jak to dokładnie wygląda. A i myślę, że wy również, o ile oczywiście nie sprawdziliście tego już gdzieś tam w sieci, no bo jest tego na pewno sporo. O proszę, tutaj kurde ucieka jeszcze trochę zwierzyny. Spróbujmy upolować. No, 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 jeszcze strzelaj, kurde. Teraz już nie zdążę. Udało się. Dobra. Zbieramy skórę. Skóra na hura. Plecak jest już prawie pełny, tu pamiętamy o tym. Aha, czyli ten X to jest po prostu zwierzę jakieś, które możemy oprawić. Warto zapamiętać na przyszłość. Tu mamy jeszcze jednego na hura. Okej. Opraw. Ciekaw jestem akurat, do czego skóra na hura będzie przydatna. Dobra, plecak już pełny. Tutaj trzeba przeskoczyć. Tak jest. Też zawsze mi się podobały te elementy platformowe w tej grze, one bardzo fajnie działały. Nie inaczej jest i tutaj. Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu, wam powiem. O, proszę. W ogóle zwróćcie uwagę, na początku jak odebraliśmy taki komunikat jeszcze w pierwszej scence w grze, to pewien mężczyzna powiedział do nas Gale, czyli Ajay Gale. A z kolei tutaj ta miejscowa ludność posługuje się innym akcentem i nazywa nas, mówi na nas Ajay Gale, więc też to taka różnica trochę w wymowie.
I'm amazed you made it all the way here on your own. Sabal is waiting for you near the tower. Dobra. Z Sabalem się właśnie mieliśmy spotkać, więc ruszajmy. Ależ to kurczę pięknie wygląda. No naprawdę, jestem pod wielkim wrażeniem. No wiadomo, jeśli ktoś grał w Far Cry 3 na PC-tach na najwyższych detalach, to może różnica nie będzie aż tak znacząca, aczkolwiek poprawki i tak są widoczne. No ale posiadacze konsol szczególną różnicę jednak wychwycą, tym bardziej, że na PlayStation 4 to działa w rozdzielczości 1080p. Tutaj coś mamy, kurde. Ale dobra, musimy wejść do tej wieży. Dobra. Ajay, you made it. Good job, son of Mohan. Why are you guys helping me? You're the son of Mohan Gali. You may not know it, but that name carries a lot of weight in Kirat, especially for the Golden Bath. Are those army guys still looking for me? Pagan men will stop at nothing to get you back. Some of Hagen's men managed to track us. They'll be here any second. We're in for a fight. Kurde. W takim razie trzeba się przygotować. Ale widzicie to, ile ja zebrałem tutaj amunicji? To jest aż dziwne. Ale dobra, zajmijmy się w takim razie zaatakowaniem ich wszystkich. Spróbujemy ich załatwić po kolei. Tutaj już nie obejdzie się bez walki absolutnie. Gra oczywiście wielokrotnie pozwala na przykład na skradanie się. Ale też takie momenty, kiedy walka będzie wymagana, również będą tutaj obecne. Dobra. Przeładuj szybko i atakujemy. Tam jest jeszcze kolejny. Załatwiony chyba. Z tej strony, patrzcie. A to skubany. Kurde, dostał się tutaj bliżej. Czekajcie, tu jeszcze jeden. Dobra. Z tamtej strony też nadciągają. Starajmy się wszystkich załatwić. Dobra, nie biegaj, nie biegaj, kurde. Oj, ostrożnie, bo kurde, trochę tracę tej kamizelki odpornej. Dobra, a jeszcze żyje. Ładnie, krótkimi seriami. Tu jest jeszcze jeden, przeładuj to szybko. Jasny gwint. Co jest? Tutaj coś wybuchło. Dobra. Strasznie ich tutaj się dużo pojawiło. Wow, nie mam nagle amunicji, wiecie? Rzecz kurde. Czekajcie. Jaka lawina? Wow. Come on! Rzecz kurde. Wow. No, tego się nie spodziewałem. I co, pewnie pozbędę się całej amunicji, którą zdobyłem. To ma nawet sens. Byłoby za łatwo, gdybym tak wcześnie zdobył tyle naboi do różnych broni, których i tak nie posiadam. You're a tough man to kill, brother. That's a good thing, right? Okej, okay, a więc w ten sposób ukończyliśmy prolog. Zasypało nas, no ale zostaliśmy uratowani. Zresztą sami się też odkopaliśmy. No i zobaczymy, co będzie dalej. How did you know to find me? You saw Pagan's chopper nearby. He's never down this far south and I wanted to know why. Lucky for you, we were in the area when we got Darpan's text. Well, we're here. Welcome to Banapur, home of the Golden Path. Who's this? Where's Darpan? He didn't make it. This is Ajay Gale, Mohan's son. Let me understand. Darpan's dead? Hmm? And you brought me this? I'm not involved in whatever this is. I'm just looking for Lakshmana. We're in the middle of a fucking war. We don't have time for tourists. What was I supposed to do? Just leave him there? To nie było zbyt ciepłe przywitanie. I'm sorry, brother. Amita's a little touchy. I'll talk to her. As for Lakshmana,
It sounds like it could be a temple or shrine, but if that's the case, it's in the north. The north is enemy territory, and we can't get you there, not yet. Go and clear your head. Come find me when you're ready. No i proszę, mamy zatem chwilkę spokoju. Możemy się tutaj rozejrzeć po tej osadzie. Banapur. Ponad 7000 stóp nad ziemią. Ponad 2000 metrów. Korzystając z panelu, otwórz menu wytwarzania, kiedy widzisz na ekranie tę ikonkę, aby przygotować ulepszenia. Aha, po prawej stronie na dole mamy ikonkę. Dobra, i tak, mamy wytwarzanie przedmiotów. I widzicie sami. Pierwsza rzecz to portfel, czyli skóra Nahura przyda się właśnie do ulepszenia portfela. Dzięki temu, że mamy większy portfel, to możemy nosić więcej pieniędzy. W tym momencie mogę nosić 250 tysięcy. Ten symbol, nie wiem jaką walutę oznacza, szczerze mówiąc, ale w każdym razie mogę nosić 250 tysięcy, a jeśli ulepszę, to będę mógł nosić 500 tysięcy. Dobra, wytwórz. I teraz, żeby jeszcze bardziej ulepszyć, to już potrzebuję 3 sztuk skóry makaka brodatego. I widzę, że tutaj do plecaka na razie nie mam jeszcze składników. Potrzebuję jeszcze jednej skóry sambara indyjskiego. Dobra, jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, to też na razie mi tego brakuje. Szkoda trochę. No ale okej. I rozejrzyjmy się tutaj w okolicy. Podobnie to też wygląda jak w Far Cry 3, gdzie również na początku trafiliśmy właśnie do jakiejś osady, gdzie ludzie zaoferowali nam pomoc, chociaż jak widać, nie każdy tutaj był do nas przychylnie nastawiony. Tutaj mamy też ikonki S. Czy to oznacza rozpoczęcie nowej misji? Prawdopodobnie tak. Jeszcze tylko zerknę może na mapkę. Zobaczę, jak to wygląda. Wioska Banapur, mamy tutaj szybką podróż. Amita, tak jest. To są misje kampanii. Albo możemy wykonać dla Sabala, albo dla Amity. Tutaj mamy jeszcze lotnię, którą można również podróżować. Dziennik Mohana Gale'a. Weź ten fragment dziennika i dowiedz się więcej o swoim ojcu. A to ciekawe. Czekajcie, punkt orientacyjny. Sprawdźmy ten dziennik w takim razie, bo mnie aż to zaciekawiło. Może czegoś fascynującego się dowiemy. To jest tutaj w środku, czy... Nie wiem, wejść nie mogę. Może jakoś po tej stronie. Albo ewentualnie mogę się wspiąć. I tutaj jakoś się dostanę. Tylko że tędy też niestety nie widzę żadnego przejścia. Może wy coś powiecie, panowie? Nie no, nie za bardzo. To kurde, to jak ja mam się dostać do tego dziennika niby? Ewentualnie jakoś tędy? Ewidentnie to wygląda na to, że jest w tym budynku, ale... Sami widzicie, nie mogę tutaj się raczej dostać do środka. Chyba, że tędy. Tak jest. No to już wszystko jasne. I dziennik leży tutaj. Dobra. Jeszcze jeden do kolejnej nagrody. Jestem tylko ciekaw, gdzie ja mogę teraz to przejrzeć. Rozumiem, że gdzieś tutaj. Umiejętności mamy. Dobra, i teraz tak. Mamy ogólnie dwa drzewka umiejętności. Tygrys, czyli bardziej takie ofensywne umiejętności, albo słoń, umiejętności defensywne. Mamy jeden punkt umiejętności w tym momencie. I widzicie, że jest tutaj tego troszkę. Ruchomy cel, celowanie i strzelanie z dowolnej broni bocznej podczas przemieszczania ciała. Pojazdy wytrzymują większe uszkodzenia, zanim wymagają napraw. Ciała żołnierzy ciężkozbrojnych lub ciężkozbrojnych operatorów miotaczy płomieni można przenosić, ale najpierw muszę to, co jest zakolorowane. O, dwukrotnie więcej liści z każdej rośliny zbieramy, to chyba sobie wykupię. Zmniejszone obrażenia. Prędkość działania narzędzia naprawczego. Aparat będzie pokazywać przedmioty kolekcjonerskie. Jeszcze dalej.
dodatkowy pasek zdrowia, aby mieć ich łącznie 3. Dobra, na razie weźmy tutaj. Dwukrotnie więcej liści z każdej rośliny będziemy zbierać. Dobra. Wytwarzanie przedmiotów, postęp, kolekcja. Jest tutaj tego trochę. W plecaku możemy zobaczyć, co mamy i ewentualnie czegoś się pozbyć. Albo też możemy później sprzedawać te rzeczy zapewne. Jest tutaj tego trochę. Tutaj kolejna rzecz, możemy handlować. O właśnie. Odblokowano nową broń. I to nie jedną, jak widzicie. Wow. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 nowych broni, no to nieźle. Możemy uzupełnić amunicję, mamy rabat 20%. 26 tysięcy w sumie. Kup i dostosuj, sprzedaj. Dobra, czyli rozumiem, że tak. Tygrys z plastiku. Zalecane użycie. Tutaj mamy na dole zalecane użycie, sprzedaj. To znaczy, że najlepiej to sprzedać, więc zróbmy to. Mamy też szybką sprzedaż, ale nie wiem, czy to mi nie sprzeda wszystkich rzeczy wtedy. A jednak skóry bym zostawił. Ale dobra, sprawdźmy to. Kwadrat. Sprzeda wszystkie bezużyteczne przedmioty. Zatrzymasz komponenty do wytwarzania. O właśnie, o to mi chodziło. No i proszę, od razu lepiej. Kartka od mamy. Okej, tutaj mamy napisane, że właśnie nasza mama prosiła, abyśmy rozsypali jej prochy w Lakshmanie. Nie wiemy na razie nawet, co to za miejsce. Kup i dostosuj. Mikstura lecznicza, kamizelka kuloodporna, 20 tysięcy. Mamy 105 tysięcy. Broń boczna, uzbrojenie. Kurde, jest tego naprawdę sporo. Mapki różne też możemy wykupić. One nam pokazują różne użyteczne przedmioty. Na razie może nie będę jeszcze kupował, uzupełnię tylko amunicję. I ruszę dalej. Dlatego, że i tak podejrzewam, że jeśli chodzi o bronię, to nie mogę ich zbyt wielu nosić. Prawdopodobnie tylko jedną. Tutaj nawet mamy zablokowane 3 pozostałe miejsca. Więc na razie skupimy się na tym karabinie. Kolejne umiejętności? Nie, chyba jednak nie, bo mi się tutaj pojawiło przez chwilę coś. Ale dobra. To w tym momencie możemy wyjść i myślę, że jeszcze rozpoczniemy sobie w takim razie kolejną misję. Pogadajmy z Sabalem, który jest tutaj, w tym budynku. What happened to him? He fell. Pagan floods the airways and we have to endure his bullshit. Enough is enough! I told him to climb up the old bell tower, take over the transmitters, hijack the broadcast locally. Except... I can do it. Way to step up, brother. There's nobody guarding it, but it's a tricky climb. Promise me you won't fall. I promise. I won't. No tak, musimy się na początek oczywiście czymś wykazać. Znaczy musimy. Nie musimy oczywiście, ale nasz bohater, jak widzieliście, był bardzo chętny. No i dobra, ponad 400 metrów i tutaj widzicie, mamy roślinki, czyli identycznie jak w Far Cry 3. No i warto je zbierać, bo z tych roślinek można wytwarzać na przykład jakieś miksturki, z tego co pamiętam. Jeśli będziemy jakieś roślinki znajdować, to trzeba będzie je tutaj zrywać. A tak jak mówię, po tym jak sobie ulepszyłem tam odpowiednią zdolność, to zbierając jedną roślinkę, zdobywam 2 listki tak naprawdę. I dobra, tutaj widzę, że mogę zjechać tyrolką, więc zróbmy to. Wow, kurde. Naprawdę spory obszar do zwiedzania przed nami. Myślę, że spędzimy w tej grze wiele godzin, absolutnie. O, i to jest też nowość w tej grze. Możemy również spotkać wędrownych handlarzy, którzy z chęcią z nami pohandlują. Działa to identycznie jak te sklepiki w kryjówce, w której byliśmy przed chwilą. Więc teraz nie będę oczywiście tego robił. Jasne. Sprawdzę jeszcze tylko ewentualnie, czy mogę tu wejść, ale nie. Dobra, to w takim razie co? Przejedziemy się tutaj kładzikiem.
Przejażdżki to też będzie stały element programu. Kierowanie, przyspieszanie, strzelanie. Aha, czyli przyspieszam też lewą gałką analogową. Chciałem już R2 wciskać. Hamulec ręczny, przytrzymaj kwadrat, aby wysiąść lub wsiąść. Możesz zmienić sterowanie podczas jazdy w menu pauzy w dziale sterowanie. Można tam także dokonać modyfikacji dla innych pojazdów. Dobra. Kierowanie i strzelanie. Mając broń boczną, możesz jednocześnie prowadzić i strzelać. Użyj R2, aby strzelać, R1, aby użyć przedmiotów do rzucania. Kierując pojazdem, naciśnij lewą gałkę analogową, aby włączyć automatyczne kierowanie. Twój pojazd będzie automatycznie trzymał się drogi, co pozwoli ci na celowanie do wrogów znajdujących się z boku oraz z tyłu. To jest też właśnie fajna nowość. Z tego co pamiętam, to nie było tego w poprzedniej części, więc możemy teraz wcisnąć L3 i w tym momencie ja kompletnie nic nie robię i mogę na przykład strzelać do przeciwników. Dobra, zatrzymam się jednak, bo widzę, że tutaj jest teren chyba jakiś zastrzeżony. Chyba dalej to już przejdziemy sobie normalnie pieszo. Dlatego, że i tak jesteśmy blisko. Aha, i też zwracajmy uwagę właśnie na te znaczki na mapie. Tutaj taki zielony listek to jest roślinka. Zabieramy ją. Zielony liść. Automatycznie wytworzono miksturę leczniczą, tak? Zbierz dwa zielone liście, aby automatycznie wytworzyć miksturę leczniczą. Przytrzymaj trójkąt, aby się wyleczyć. Dobra. Teraz oczywiście tego nie potrzebujemy. Podnieś kotwiczkę. Dobra. I w tym momencie będziemy mogli się wspinać, jak rozumiem. Przytrzymaj, aby użyć kotwiczki. Jeszcze tylko zerknę. Niczego tutaj nie zostawiłem? Chyba nie. No to co? Spróbujmy. To też oczywiście nowość, nie było tego w poprzedniej części. Wchodzimy w takim razie. Dobra. Nie mogło się zresztą obyć bez takiej wspinaczki, jako że jesteśmy na fikcyjnym terenie Himalajów. Więc wspinaczek tutaj myślę, że będzie sporo. Tam również można użyć kotwiczki. I dobra, jak teraz? Tam muszę tak przelecieć. Aha, w ten sposób. Czekajcie, rozbujać się. I skoczyć X-em, tak? Aha, odczek po prostu. Nie muszę wciskać skoku. Okej. Czyli tak to działa. Tego przeszukajmy. On tutaj ma również broń, ale ponieważ mamy tylko jedno miejsce w ekwipunku, to pozostaniemy przy karabinie. Dobra, co dalej? Tutaj jest zejście, ale mamy również możliwość użycia kotwiczki. No proszę, czyli też w taki sposób będziemy się przemieszczać. To na pewno też bardzo będzie przydatne. Czyli rozumiem, że muszę tutaj naskoczyć. A, patrzcie. Wow! Co jest? Kurde! Jasny gwint. Ale dobra, mogę jeszcze tutaj się zaczepić na szczęście? Chyba. No, a może nie da rady. Teraz problem jest taki, że ja mogę za chwilę spaść. O co ja się zahaczyłem właściwie, no? Problem poważny. Czekajcie. Nie wiem, czy tutaj przeskoczę. Kurde, nie da rady. Jasny gwint. No chyba sobie żarty robicie. No to co? To ja tam teraz muszę wrócić. Widzimy się po cięciu. Dobra, teraz udało mi się za drugim razem tutaj złapać. No i cóż, mamy tutaj przeciwników. Dobra. A, zniszcz ul. Spróbujmy. To może być ciekawe. Zobaczymy, jak to zadziała. Powinny pszczoły zaatakować teraz przeciwników. Chociaż na razie nic takiego nie widzę, żeby cokolwiek robiły. A mamy tutaj jeszcze chyba dziś jednego przeciwnika. Dobra, chyba pszczoły nie zdały egzaminu. Na górze jeszcze mamy kogoś. Przejmij sygnał. Wdrapuj się na szczyty dzwonnic, aby przejmować pasma transmisyjne z propagandą Pagana Mina. Wyzwalaj dzwonnice, aby usuwać mgłę z mapy, zdobywać dostęp do darmowych broni i odblokowywać nowe zadania. Czyli identycznie jak w Far Cry 3, jak w serii Assassin's Creed, gdzie musimy przejmować takie wieże, żeby odblokowywać sobie po prostu jakiś fragment mapy. Tego rozumiem, że nie rozbiję, czy jednak? Rozbiję teoretycznie, ale chyba nic tutaj nie znajdę. I teraz rozglądać się, bo tutaj są również skrzynie. No i uwaga na przeciwnika, który też tu chyba jest gdzieś w pobliżu. Przynajmniej tak wynikało z mapy.
Dobra, wspinaczka na takie wieże to też stały element gry. Ładnie. Wchodzimy wyżej. Niejednokrotnie właśnie będziemy tutaj sporo skakać. Tego nie mogę zebrać? Chyba nie. Szkoda. Żadnej skrzyni też tutaj nie widzę. Dobra, tutaj bardzo ostrożnie. Przejdźmy przez to. I wchodzimy wyżej. To zniszczymy. O, jeszcze tutaj. Dobra, wchodzimy jeszcze wyżej. Skakuj. Coś mi się wydaje, że te skrzynki będą na samej górze, co? No to wygląda. A, tu jest jeszcze jedna na dole. A to fajnie ukryta. Antykoncepcja, serio? Nie wiem, czy naszemu bohaterowi się tutaj to przyda, no ale... Cóż, życzę mu tego. Dobra, przejdźmy tutaj, skacz. I na górę. Tutaj ostrożnie, lepiej żebyśmy nie spadli. Postarajmy się dotrzymać danej obietnicy. Dobra, już prawie jesteśmy na górze, patrzcie. Jeszcze zerknę po tej stronie, czy przypadkiem nie ma... O właśnie. Oczywiście, że mamy skrzynkę. Oczywiście, no jest to opcjonalne, ale... Ja oczywiście w miarę możliwości postaram się takie rzeczy zbierać. Oczywiste jest, że w trakcie serii nie zbiorę wszystkich sekretów, bo to wiadomo, mapka jest ogromna. Ale jeśli na swojej drodze będziemy natrafiać na jakieś skrzynie, no to czemu by ich nie otwierać? Dobra, i tutaj tego muszę użyć. Ale... To jeszcze przeszukajmy. Kask. Przełożyło się to na znowu pieniądze. Kurde, a gdzie jest koleś? Możemy użyć tyrolki. Tutaj widzę ten znaczek, a może to wcale nie oznacza wroga. Tu jest jeszcze coś. Zbierzmy. Dobra. To jedynie tyrolki mogę użyć, żeby zjechać na dół. Dobra, w każdym razie. Użyjmy tego. A, bo to był czerwony znaczek oznaczający wieżę. Tylko, że to było tak zasłonięte, że wydawało mi się, że to jest jakiś przeciwnik. No i proszę. Tradycyjne pokazanie okolicy. Gospodarstwo. To jest zawsze fajna sprawa, bo po przejęciu takiej dzwonnicy będą nam pokazane jakieś najważniejsze... Wow! Jakieś najważniejsze lokacje dookoła. Tam widzieliście, co się działo. Schronienie Kyry. Ciekawe. O, i widzicie, teraz na mapce są pokazane miejsca w okolicy tej wieży, którą odkryliśmy. Reszta jest zakryta mgłą, no ale widać, że jest tego sporo tutaj, jeśli chodzi o obszar do zwiedzania. Jeśli przybliżamy, to wówczas nam się pokazuje, jakie zwierzęta w danym rejonie tutaj się znajdują. Dobra, schronienie Kyry, punkt orientacyjny, pojazd, dostawy dla Złotego Szlaku, zadanie poboczne. No cóż, jest tego sporo. Ale okej, misja wypełniona w tym momencie. Mamy za darmo w sklepach nową broń i nowe aktywności. Zobacz mapę świata. Okej, teoretycznie to jeszcze tutaj gdzieś jest jakaś skrzynka, kurczę. Tylko, że prawdopodobnie była gdzieś niżej. A ja ją zapewne ominąłem. Mamy również jakąś umiejętność odblokowaną, znaczy kolejny punkt umiejętności. Możemy w coś zainwestować. Tu może weźmiemy ten dodatkowy pasek zdrowia. Ta mikstura podświetla wrogów. To weźmy ten dodatkowy pasek zdrowia. Na razie będziemy inwestować w drzewko słonia. Ale w tygrysa też na pewno spróbujemy w przyszłości. Dobra, to co? Zjeżdżamy tyrolką w takim razie. Myślę, że to będzie dobry pomysł. I wracamy na dół. Tam już trudno, minę tą jedną skrzynkę. I patrzcie, tutaj właśnie jest misja poboczna. Ajay, it's the ball. Good work on the tower. We're broadcasting on that frequency and bringing the truth to the people. Okej, odezwał się Sabal, ale pokażę wam na koniec jeszcze może to zadanie poboczne. Złoty Szlak rozpaczliwie potrzebuje zapasów, dotrzyj do punktu zrzutu, zdobądź pakunki i odnieś je na wskazany teren, aby dać tym, którzy najbardziej ich potrzebują. Okej. Vin, is that you? There's nobody here by that name. Damn it! He's overdue. Who is this? AJ Gale. And who is this? Ajay Gale? One moment. Ajay. Right, I know who you are.
I'm Gopal with the Golden Pass. We could use your help. My unit handles supply drops for the cause, but I'm short-handed here. The Royal Army is resupplying troops in the area. I'm sending you the coordinates for the drop sites now. Grab the packages before the Royal Army can secure them. What's in the packages? Supplies. Things we can use. Okay, I'll get your stuff. No dobra, to jedziemy tam. Teoretycznie nie mamy żadnego licznika podanego, ale nakazano nam, żebyśmy się raczej pospieszyli. Więc wykorzystajmy sobie ten pojazd. Postaram się tutaj nie wywrócić po drodze. Tylko uważajmy, bo całkiem możliwe, że tutaj spotkamy albo jakieś dzikie zwierzęta, albo przeciwników. Dobra. Tutaj jeszcze na górę. Nie wiem, czy tędy szczerze mówiąc wjadę. Spróbujemy chociaż kawałek. Okej. A nie, to nie jest przeciwnik. Myślałem, że to przeciwnik, a to jest roślinka na mapce, czerwona. Korci mnie, żeby ją zebrać, ale dobra, na razie tutaj podjedźmy, wysiadamy. No i zbierzemy ten pakunek, co? Weźmy roślinkę jeszcze. Dobra, to jest to. I got the first package. Great! One more to go. Good luck. Tu jeszcze oczywiście sobie nie odmówię i otworzę te skrzynki. Prawdopodobnie nie muszę tego robić na czas, więc mogę się raczej nie spieszyć. Kolejna skrzynka chyba po drugiej stronie, co? Dokładnie tak. I jeszcze tutaj mamy czerwoną roślinkę. Dobra. I teraz tamtą stronę, tak? Siadamy. Do tyłu. No i spróbujmy jakoś tędy przejechać. Mam nadzieję, że damy tutaj radę. Okej. Nie jestem pewien, czy chcę akurat sterować się faktycznie gałką analogową tutaj. W przypadku pojazdów, ale to się jeszcze zastanowię. Można to sobie zmienić. Tak przynajmniej było napisane. Dobra, to jest tam gdzieś. Kurde, tędy to ja chyba nie przejadę. Wysiadaj. Rozejrzyjmy się. Tam aż na górę muszę pojechać, albo pobiec. Nie no, przebiegnę się jednak, bo sami widzicie, że spory kawałek drogi, a tutaj jest mnóstwo drzew. Tam po drodze jeszcze można było zauważyć... Oho! Można było zauważyć kupca. Próbuję pokonać. A, żeż kurde. Skubany mi uciekł. To się polowanie nie udało za bardzo. Ale może się jeszcze uda. O, żeż kurde, będą nas teraz atakować jeszcze. Jasny gwint. Musimy uważać. Dobra, załatwiliśmy ich. I cóż to są za zwierzęta? Skóra cyjona. Plecak prawie pełny. Oskurujemy. Być może się właśnie do jakiegoś ulepszenia przyda. Jeszcze jedna skóra. Bardzo ładnie. I jeszcze mnie korci fioletowa roślinka. O proszę, już ulepszenia jakieś mogę kolejne wytworzyć. Co tym razem? Torba na przynęty. Czyli będziemy mogli trzy przynęty nosić. No to wykorzystajmy to. Okej. Zbieramy roślinkę. Ona jednak nie jest fioletowa. Nie wiem czemu się nazywa fioletowy liść, skoro jest niebieski, ale okej. No i dobra, tutaj już będzie ostatni ten pakunek. Więc zabierzemy to i na tym zakończymy pewnie zadanie, chyba że jeszcze trzeba będzie to gdzieś dowieźć, zaraz zobaczymy. No niestety, mam już pełny plecak, więc tak jak mówię, jak najszybciej, kurczę, muszę zdobyć takie skóry, które pozwolą mi plecak ulepszyć. Ożeż kurde, to mnie zaskoczył tutaj. Niestety nie miałem przeładowanej broni. Spróbuję go dobić. Dobra. No i co, niestety nie mogę go skurować, szkoda. Ale dobra, zbieramy najważniejsze teraz ten pakunek. All right, I got them all. That's fantastic. Please hurry and deliver them to this location. Thank you. Jasne, więc czyli teraz muszę się spieszyć, okej. Okay. Już tam ominąłem tę skrzynię, jaka mi jeszcze tam została. Bo teraz jednak muszę się jak najszybciej przemieścić do kolejnego celu. Dobra, ale 100 metrów, więc to już jest niedaleko. Szybciej jedź. Tutaj jeszcze kurde ostrzeliwują. No, teraz ryzykuję takim przejazdem. O właśnie.
Ostrożnie, ostrożnie, ale jesteśmy, patrzcie. Idealnie udało się zajechać. No i ze znacznym wyprzedzeniem czasowym. Thank you, Ajay. I'll make sure these get in the right hands. Just leave them at the door. I can't come in? We're preparing a top secret operation in here. Sorry, orders are orders. I can't let anyone inside. No i dobra, ale najważniejsze, że jedną misję poboczną już wykonaliśmy. Dostawy dla Złotego Szlaku. I cóż, to będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. I tak już był całkiem długi. Jeszcze dzisiaj prawdopodobnie zobaczycie kolejny materiał, więc czekajcie i powinniśmy wykonać sobie kolejną misję główną. Do usłyszenia.